Dzisiaj mam do omówienia taki temat na Waszą prośbę. Ukazał się już jakiś czas temu, bo ponad 2 lata temu, artykuł pewnego publicysty na jego blogu Żyjąc wiarą w codziennym świecie lub podobny tytuł, Paweł Bartosik jest jego autorem. Trójca święta, protestanci i pseudoprotestanci. Więc tutaj kilka myśli Pawła. Po pierwsze, on tutaj proponuje taki schemat: Ojciec, Syn, Duch Święty. W centrum Bóg. I sugeruje tutaj przy okazji kilka myśli. Upewnij się, że to, w co wierzysz i co wyznaje Twoja wspólnota, jest wyrazem biblijnej, historycznej wiary w Trójcę Świętą. Nie tylko chodzi tu o pomniejszanie boskości Syna i Ducha Świętego, ale również o niebiblijne przekonanie, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jedna osoba, która objawia się na 3 sposoby w historii. I tutaj wymienia modalizm, sabelianizm, które wczesny Kościół potępił jako herezję. Drugi punkt. Odmianę powyższej herezji wyznają niektóre niechrześcijańskie wspólnoty podające się za protestantów. I tutaj podaję konkretną wspólnotę religijną, która pod nazwą Kościoła Bożego w Toruniu operuje, którzy uwspółcześnili Biblię Gdańską i czuwali nad jej teologiczną poprawnością. No to jest konkretna wspólnota, ci, którzy wydali UBG. I tu się Paweł dzieli swoim osobistym przekonaniem, że miał okazję odbyć z nimi kilka rozmów na temat Trójcy Świętej, podczas których usłyszał, że według nich imię Ojca, Syna i Ducha Świętego to Jezus. No więc tutaj stąd Paweł wywodzi zarzut, że są niechrześcijańską wspólnotą podającą się za protestantów. Nie wiem, na jakiej podstawie nazywa ich fundamentalistami, skoro fundamentaliści z założenia wierzą w Trójcę, nie wierzą w modalizm. Dalej. Jest to wewnętrznie sprzeczny zarzut. Bóg. I tutaj on powołuje, że na stronach swoich w 2018 roku ten Kościół Boży informował: Bóg, wierzymy, że jest jeden prawdziwy Bóg, który stworzył cały wszechświat. I tutaj przywołują 1 Koryntian 8 rozdział 6 werset. Przeczytam to miejsce. 1 Koryntian 8 rozdział, 6 werset. Wszakże dla nas istnieje tylko jeden Bóg, Ojciec, z którego pochodzi wszystko i dla którego istniejemy, i jeden Pan, Jezus Chrystus, przez którego wszystko istnieje i przez którego my także istniejemy. Wierzymy w Trójcę, czyli pada sformułowanie, że wierzą w Trójcę, czyli wierzymy, że wszechmocny Bóg jest równocześnie Ojcem, Synem i Duchem Świętym. Oni są jednym, znaczy to, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. I przywołują tutaj 1 Jana 5:7, czyli pierwszy list Jana, 5 rozdział, 7 werset. Albowiem trzech jest świadków. Jak podejrzewam, oni przywołują to w wersji, którą bardziej znamy z wersji opartej na Textus Receptus,
A więc ja posłużę się trynitarnym tłumaczeniem, ponieważ nie mam pod ręką UBG gotowego do użycia. Może mam, ale nie chcę szukać. Czyli pierwszy list Jana, piąty rozdział, siódmy werset. Albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie, Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Potem pierwszy Tymoteusza 3,16. Też się różni ten pierwszy Tymoteusza 3,16 w zależności od przekładu, więc wezmę ten oparty na Textus Receptus. Pierwszy Tymoteusza 3,16. I niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności. Bóg objawiony został w ciele, usprawiedliwiony w duchu, widziany od aniołów, opowiadany poganom, uwierzono w Niego na świecie, wzięty w górę do chwały. Kolejne miejsce przywołane to 1 Jana 5,20. On się w zasadzie nie różni w przekładach. I tutaj mamy: a wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga, i jesteśmy w prawdziwym Synu Jego, Jezusie Chrystusie. Ten ci jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Dziadki, strzeżcie się bałwanów. I dalej komentarz Pawła do tego wyznania. Powyższe stwierdzenia ani razu nie mówią o wierze Boga istniejącego odwiecznie w trzech osobach. Czyli pada słowo Trójca, ale Paweł zarzuca tutaj, Paweł Bartosik zarzuca tutaj, że nie mówią o wierze w Boga istniejącego odwiecznie w trzech osobach. Podkreślają boskość i jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego, lecz nie ich odwieczne istnienie oraz odrębność. Kolejne zarzuty Pawła, trzeci punkt. Podobnie modalistycznie brzmi stwierdzenie w wyznaniu wiary tak zwanego biblijnego kościoła baptystycznego w Aninie. Ojciec, Syn i Duch Święty są jednym. Oznacza to, że Ojciec, Syn i Duch Święty to jeden Bóg. 1 Jana 5,7. Brak odniesień do Boga istniejącego odwiecznie w trzech osobach nasuwa pytania i wątpliwości. Mało znaczący szczegół? Nie sądzę, mówimy o Panu Bogu. Czyli tutaj jest tego typu zarzut Pawła Bartosika. I kolejny, czwarty punkt. Pytanie w tym względzie chciałbym zadać Kościołowi Nowego Przymierza z Lublina i pastorowi Pawłowi Chojeckiemu. Na stronie internetowej wspólnoty nie widnieje żadna informacja, w co owa wspólnota wierzy. Piszę o tym w tym miejscu, ponieważ na pytanie o Trójcę Świętą nie doczekałem się, mimo kilku próśb, żadnej odpowiedzi, prywatnej korespondencji, wyznaniu wiary na stronie Kościoła Nowego Przymierza w Lublinie, która zniknęła z sieci, można było przeczytać. Czyli tutaj historyczną rzecz, ale mógłby podać Paweł archiwalną stronę z archiwe.org. To pewnie gdzieś się zachowało. Gdyby podał link do tej strony, to można by było to sprawdzić. Tak, to trzeba wierzyć na słowo. Bóg jest jeden Bóg, który objawił się światu w trzech osobach jako Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty. Umysł człowieka nie do końca potrafi ogarnąć i przeniknąć naturę Boga, tak jak na przykład nie potrafi sobie wyobrazić nieskończoności. Wszystko, co możemy zrozumieć o Bogu, zostało nam ukazane w Jezusie Chrystusie. Boga nikt nigdy nie widział, lecz jednorodzony Bóg, który jest na łonie Ojca, objawił Go. Jan 1,18. Tutaj przekład jest użyty, lecz jednorodzony Bóg, powinno być lecz jednorodzony Syn. Ale mniejsza z tym. I dalej. Komentarz Pawła. Objawił się, owszem,
Proszę jednak o odpowiedź na pytanie, czy Bóg Ojciec, Bóg Syn, Bóg Duch Święty to trzy odrębne, różne względem siebie osoby, istniejące od wieczności we wzajemnej wspólnocie. Czy pastor Paweł Chojecki lub członek Kościoła Nowego Przymierza mógłby napisać, jakie jest stanowisko tej wspólnoty, jeśli chodzi o trójjedyność Boga? Kwestia jest o tyle kluczowa, że stanowisko w tej kwestii definiuje daną wspólnotę jako chrześcijańską lub nie. I teraz piąty punkt tego artykułu. Historyczny Kościół, idąc za Biblią, definiował naukę o Trójcy Świętej tak klarownie, jak to tylko możliwe, w oparciu o Słowo Boże. Polecam atanazjańskie wyznanie, V wiek. Czyli to, co poleca tutaj Paweł, brzmi tak, abyśmy Boga jednego w Trójcy, a Trójcę w jedności czcili, ani nie mieszając osób, ani nie rozdzielając istoty. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i Syna i Ducha Świętego jedno jest bóstwo, równa chwała, współwieczny majestat. Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty. Niestworzony Ojciec, niestworzony Syn, niestworzony Duch Święty. Niezmierzony Ojciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty. Wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn, wiekuisty Duch Święty. Wszelako nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty. Jako też nie trzej niestworzeni, ani trzej niezmierzeni, lecz jeden niestworzony i jeden niezmierzony. Także wszechmogący Ojciec, wszechmogący Syn, wszechmogący Duch Święty. A jednak nie trzej wszechmogący, lecz jeden wszechmogący. Tak Ojciec Bogiem, Syn Bogiem, Duch Święty Bogiem. A przecie nie trzej bogowie, nie jeden, lecz jeden jest Bóg. A przecie nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. Tak Ojciec Panem, Syn Panem, Duch Święty Panem. A przecie nie trzej panowie, lecz jest jeden jest Pan. Gdyż jak pojedynczo każdą osobę Bogiem i Panem wyznawać chrześcijańska prawda nam każe, tak trzech bogów lub trzech panów utrzymywać katolicka religia zabrania. Ojciec od nikogo nie utworzony, ani stworzony, ani zrodzony. Syn od Ojca samego jest nieutworzony, ani stworzony, ale zrodzony. Duch Święty od Ojca i Syna nieutworzony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Jeden więc Ojciec, nie trzej Ojcowie. Jeden Syn, nie trzej Synowie. Jeden Duch Święty, nie trzej Duchowie Święci. A w tej Trójcy nic wcześniejszego albo późniejszego, nic większego ani mniej, albo mniejszego, ale wszystkie trzy osoby są sobie współwiekuiste i równe. Tak więc we wszystkim i wszędzie, jak już wyżej powiedziano, i w Trójcy jedność i w jedności Trójcę czcić należy. Kto więc chce być zbawionym, tak niechaj o Trójcy trzyma. Ale potrzeba też jest dla wiekuistego zbawienia wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa wiernie wyznawać. Jest więc wiarą prawą, abyśmy wierzyli i wyznawali, iż Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży, jest Bogiem i człowiekiem. Bogiem jest zrodzony z istoty Ojca przedwiecznie, a człowiekiem urodzonym z istoty Matki na ziemi. Bóg doskonały, człowiek doskonały, z duszy rozumnej i ciała ludzkiego złożony. Równy Ojcu wedle bóstwa, niższy od Ojca wedle ludzkiej natury. Który chociaż Bogiem jest i człowiekiem, nie dwóch jednak, lecz jeden jest Chrystus. Jeden zaś nie przez przemianę bóstwa w ciało, lecz przez przybranie ludzkiej natury do bóstwa.
Jeden najzupełniej nie przez zlanie się natur, lecz przez jedność osoby. Albowiem jak dusza rozumna i ciało jeden jest człowiek, tak Bóg i człowiek jeden jest Chrystus, który cierpiał dla zbawienia naszego, wstąpił do otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał. Wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie. Więc tutaj widać, ciągnie się dalej to wyznanie, nie będę go całego przytaczał. Wracamy do artykułu Pawła Bartosika. On tutaj poleca jeszcze chalcedońską definicję wiary. Jak widać, chalcedońskie wyznanie wiary według Wikipedii to jest z 451 roku. I treść. Zgodnie ze świętymi ojcami wszyscy jednomyślnie uczymy wyznawać, że jest jeden i ten sam Syn, Pan nasz Jezus Chrystus, doskonały w bóstwie i doskonały w człowieczeństwie, prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z duszy rozumnej i ciała, współistotny Ojcu co do bóstwa i współistotny nam co do człowieczeństwa, we wszystkim nam podobny prócz grzechu, przed wiekami zrodzony z Ojca co do boskości, w ostatnich czasach narodził się co do człowieczeństwa z Marii Dziewicy, Matki Bożej, taki tytuł duży, bo to jest katolickie, dla nas i dla naszego zbawienia. Jednego i tego samego Chrystusa, Pana Syna Jednorodzonego, należy wyznawać w dwóch naturach, bez zmieszania, bez zmiany, bez podzielenia i bez rozłączenia. Nigdy nie zanikła różnica natur przez ich zjednoczenie, ale zostały zachowane cechy właściwe obu natur, które się spotkały, aby utworzyć jedną osobę i jedną hipostazę. Nie wolno dzielić go na dwie osoby, ani rozróżniać w nim dwóch osób, ponieważ jeden i ten sam jest Syn, jednorodzony Bóg, Słowo i Pan Jezus Chrystus. Zgodnie z tym, co niegdyś głosili o nim prorocy, o czym sam Jezus Chrystus nauczał i co przekazał nam przez symbol ojców. Dalej wracamy do artykułu Pawła Bartosika, który reklamuje tu belgijskie wyznanie wiary z 1559. I tutaj przechodzimy do tego belgijskiego wyznania wiary. Artykuł 8. Bóg jest jeden w istocie, jednak rozróżnialny w trzech osobach. Zgodnie z prawdą i Słowem Bożym wierzymy tylko w jednego Boga, którego istota jest złożona. Przepraszam, istota jest niezłożona, czyli którego istota jest niezłożona i który istnieje w trzech osobach, które są rzeczywiście i prawdziwie wiecznie odróżnione zgodnie z ich nieprzechodnimi właściwościami, a mianowicie Ojciec, Syn i Duch Święty. Ojciec jest przyczyną, źródłem i początkiem wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Syn jest Słowem, mądrością i obrazem Ojca. Duch Święty jest odwieczną siłą i mocą pochodzącą od Ojca i Syna. Jednak Bóg nie jest podzielony na trzy w tym rozróżnieniu, ponieważ Pismo Święte naucza, że Ojciec i Syn i Duch Święty posiadają w pełni Jego osobowość, a są rozróżnialni pod względem ich właściwości, jednak w taki sposób, że te trzy osoby są jednym i jedynym Bogiem. Zatem oczywiste jest, że Ojciec nie jest Synem ani Syn Ojcem i podobnie Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Jednakże te osoby tak odróżnione nie są rozdzielone ani zmieszane, ponieważ Ojciec nie przyjął ciała, ani Duch Święty nie przyjął ciała, a jedynie Syn. Ojciec nigdy nie był bez swego Syna albo Ducha Świętego, a to dlatego, że wszyscy trzej są równie wieczni i tej samej istoty. Ale nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, ponieważ oni są trójjedyni w prawdzie, mocy, dobroci i miłosierdziu. Dowód, artykuł 9. Dowód na powyższy artykuł dotyczący trójosobowości jedynego Boga.
Wiemy o tym zarówno ze świadectwa Pisma Świętego, jak i działań tych osób, szczególnie tych działań, które sami doświadczamy, świadectwa Pisma Świętego, które uczy nas wierzyć w taką Trójcę. Znajdują się w wielu miejscach Starego Testamentu. Dlatego nie przytoczymy ich wszystkich, ale raczej podamy te, które w naszej ocenie są najistotniejsze. W Rodzaju 1:26 Bóg mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas. I stworzył Bóg człowieka na swój obraz, jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. A w Rodzaju 3:22 Bóg powiedział: oto człowiek stał się jak my. Zdanie uczyńmy człowieka na nasz obraz zaświadcza, że Bóg to więcej niż jedna osoba, a kiedy mówi Bóg stworzył, zaświadcza o jedności. To prawda, że Bóg nie oznajmia, ile jest osób, ale to, co niejasne w Starym Testamencie, staje się jasne w Nowym. Kiedy nasz Pan został ochrzczony w Jordanie, rozległ się głos Ojca: ten jest mój Syn umiłowany. Syn wystąpił z wody, a Duch Święty pojawił się w postaci podobnej do gołębicy. Trójosobowość jest również potwierdzona przez Chrystusa w ustanowieniu chrztu wszystkich wierzących. Czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W Ewangelii Łukasza anioł Gabriel tak zwraca się do Marii: Matki naszego Pana, Duch Święty stąpi na Ciebie i moc Najwyższego zacieni Cię. Dlatego też to, co się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. Podobnie czytamy: łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. Czytamy też: albowiem trzej są, którzy świadczą na niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. Wszystkie te fragmenty wyraźnie nauczają, że są trzy osoby w jednej i jedynej boskiej istocie. I chociaż prawda ta przewyższa wszelką ludzką zdolność pojmowania, wierzymy w nią za sprawą Bożego Słowa. Lecz również oczekujemy, że w przyszłości zrozumiemy to dokładnie w niebie, co też przyniesie nam wielką korzyść. Ponadto musimy rozpoznać odpowiednie urzędy i działania tych trzech osób względem nas. Ojciec jest Stwórcą w Jego moc. Syn jest naszym Zbawicielem i Odkupicielem przez Jego krew. Duch Święty jest naszym uświęceniem przez to, że zamieszkuje nasze serca. Ta doktryna o Trójcy Świętej była zawsze rozpoznana i utrzymywana przez prawdziwy Kościół od czasów apostolskich po dziś dzień na przekór Żydom, Mahometanom i fałszywym chrześcijanom oraz heretykom, Marcjonowi, Maniemu, Prakseaszowi, Sabeliuszowi, Pawłowi z Samosaty, Ariuszowi i tym podobnym, którzy słusznie zostali potępieni przez prawowiernych ojców. Dlatego tym bardziej skłaniamy się do zaakceptowania trzech wyznań wiary: apostolskiego, nicejskiego oraz atanazego, a także każdego, które się z nimi zgadza i jest zatwierdzone przez ojców Kościoła. Jezus Chrystus to prawdziwy i wieczny Bóg. Artykuł 10. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest zgodnie ze swoją boską naturą jednorodzonym Synem Bożym, zrodzony w wieczności, nieuczyniony i niestworzony, gdyż wówczas byłby stworzeniem, lecz współistotny Ojcu i tak samo wieczny jak Ojciec, gdyż jest obrazem Jego istoty i blaskiem Jego chwały, na równi z Ojcem we wszystkim. Jest Synem Bożym nie tylko od czasu przyjęcia ludzkiej natury, lecz od wieczności, jak zaświadczają o tym zestawione ze sobą fragmenty Pisma Świętego. Mojżesz uczy, że Bóg stworzył świat, a święty Jan, że wszystko powstało przez Słowo, które nazywa Bogiem. Apostoł ten tłumaczy, że Bóg stworzył świat przez swojego Syna i dalej, że Bóg stworzył świat przez Jezusa Chrystusa. Jasno z tego wynika, że ten, który zwie się Bogiem, Słowem, Synem i Jezusem Chrystusem, istniał, gdy wszystko przez Niego zostało stworzone.
Dlatego prorok Micheasz stwierdza początki jego od prawieku, od wieczności. A Hebrajczyków mówi, nie ma początku ani końca życia. Nie ma początku dni ani końca życia. Dlatego jest on tym prawdziwym, wiecznym, wszechmocnym Bogiem, którego wzywamy, czcimy i któremu służymy. I artykuł 11. Wierzymy, Duch Święty to prawdziwy i wieczny Bóg. Wierzymy i wyznajemy, że Duch Święty w wieczności pochodzi od Ojca i Syna i dlatego nie jest stworzony ani zrodzony, lecz pochodzi od obu. On jest trzecią osobą Trójcy Świętej w tej samej istotnym majestatu i chwały, co Ojciec i Syn i dlatego jest prawdziwym i wiecznym Bogiem, jak uczy Pismo Święte. Dalej Paweł kontynuuje oraz inne konfesje reformacji. Współczesny ewangelikalizm w wielu wypadkach został dotknięty antyteologicznością i antyhistorycznością, co przejawia się m.in. w rozmyciu prawdy o trójjedyności Boga. Skutek jest taki, że wielu chrześcijan wierzy w Trójcę w sposób modalistyczny, Ojciec, Syn i Duch Święty to jedna i ta sama osoba, lub ariański. Na przykład nie modlą się do Syna i Ducha Świętego. Jeśli w Twoim kościele nie naucza się na temat trójjedyności Boga, poproś pastora, księdza o kazanie na ten temat i biblijną wyrazistość. Prawda o Trójcy nie jest tylko akademicką doktryną dla chrześcijan z intelektualnym zacięciem. To prawda o Bogu, który nas ukochał i którego my powinniśmy kochać, dlatego nie powinna być ignorowana. Nie głosimy wiary w Boga w ogólności, głosimy wiarę w konkretnego Boga. Poznanie Go umysłem i sercem, przylgnięcie do Niego wiarą to życie wieczne. Ewangelia Jana 17,3 jest tu przywołane przez Pawła Bartosika, więc przeczytam. Jana 17,3. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, któregoś posłał, Jezusa Chrystusa. Wiara w jednoosobową monadę to przejaw bałwochwalstwa, wiary w wytwór własnej wyobraźni. Po siódme. Trójca Święta, a więc kim oraz jaki jest Bóg, to najbardziej praktyczna prawda Pisma Świętego. Nie powinna widnieć jedynie w wyznaniu wiary na stronie internetowej wspólnoty i tak dalej, i tak dalej. No i dalej Paweł poleca różne swoje artykuły, Bartosik, i między innymi wśród tych jego artykułów jest przykład, jak to innych wytyka, ale sam też się nie ustrzegł monarchianizmu. Ten artykuł Ojciec jest większy od Syna, czyli o hierarchii Trójcy Świętej. I tutaj jest to naruszenie tego, co sam przed chwilą proponował, czyli belgijskiego wyznania wiary. A dokładnie Paweł narusza artykuł 8 belgijskiego wyznania wiary. Tutaj czytaliśmy przed chwilą. Zatem oczywiste jest, że Ojciec nie jest Synem, ani Syn Ojcem i podobnie Duch Święty nie jest ani Ojcem, ani Synem. Jednakże te osoby tak odróżnione nie są rozdzielone ani zmieszane, ponieważ Ojciec nie przyjął ciała, ani Duch Święty nie przyjął ciała, a jedynie Syn. Ojciec nigdy nie był bez swego Syna albo Ducha Świętego. A to dlatego, że wszyscy trzej są równie wieczni i tej samej istoty. I teraz to, co narusza Paweł. Nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, ponieważ oni są trójjedyni w prawdzie, mocy, dobroci i miłosierdziu. Narusza Paweł Bartosik, nie Paweł Chojecki, bo tego nie analizujemy. Analizujemy sygnalizatora. Czyli nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, ponieważ oni są trójjedyni w prawdzie, mocy, dobroci i miłosierdziu. Natomiast Paweł niestety tutaj próbuję udowodnić, że jest Ojciec w boskości wyższy niż Syn. I tutaj tą jego hipotezę
możemy zobaczyć w tym artykule. Ojciec większy od syna, czyli o hierarchii w Trójcy Świętej albo hierarchii Trójcy Świętej. Nie ma czegoś takiego zgodnie z belgijskim wyznaniem wiary, ale przede wszystkim nie ma czegoś takiego zgodnie z Biblią. Więc tutaj jednoznacznie pierwszy argument, który on tutaj przytacza, może przeanalizujemy w dyskusjach na temat trójjedności Boga. Największym problemem do przełknięcia dla niechrześcijan, ale i dla samych wierzących jest stwierdzenie, że w obrębie Trójcy Świętej istnieje hierarchia. Więc widzimy, że belgijskie wyznanie wiary twierdzi, że nie istnieje hierarchia. Ojciec posyła syna, no to jest fakt, zaś syn podporządkowuje się woli ojca, to już jest też prawda. Jednakże sformułowanie z Hebrajczyków, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, pokazuje, że dopiero przez cierpienia na ziemi nauczył się posłuszeństwa, bo jako Bóg posłuszeństwa nie znał. List do Hebrajczyków, rozdział 5, werset 8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Czyli tego posłuszeństwa wcześniej Pan Jezus nie znał. Nie znał tego posłuszeństwa w momencie, kiedy był wysyłany przez Ojca. Zresztą, jak zerkniemy do Izajasza, 6 rozdział, to zobaczymy, że to wysłanie też było specyficzne. Jeśli popatrzymy do Izajasza, 6 rozdział, 8 werset. Potem usłyszałem głos Jahwe, który rzekł, kogo poślę i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. Widzimy wyraźnie, że pytanie jest zadane, kogo poślę i kto nam pójdzie, a odpowiedź jest rozkazem, poślij mnie. Czyli jest to posłanie w wyniku inicjatywy syna. Prorok tutaj przedstawia rozmowę wewnątrz, można tak powiedzieć, osób bożych, pomiędzy osobami bożymi. I tutaj jest oto jestem, to jest jedno, ale potem jest mocne poślij mnie. I zostało posłanie na podstawie nie posłuszeństwa, tylko dobrowolnego aktu, dobrowolnego związanego z tym przedstawienia ojcu tego, można wręcz powiedzieć, żądania. Zresztą to współgra z Hebrajczyków. Czyli, że mamy równe osoby Boże i syn jest równy ojcu. Zresztą nawet w stosunkach ludzkich syn jest równy ojcu. Jest generalnie tak, że czym innym jest relacja rodzic-dziecko, a czym innym jest relacja ojciec-syn. Relacja ojciec-syn jest relacją równorzędną. Idąc dalej, wzdłuż artykułu Pawła, widzimy tutaj kolejne jego twierdzenie. Same określenia ojciec i syn wskazują na związek oparty na hierarchii. Nieprawda, ojciec nie jest wyższy od syna, ani syn nie jest wyższy od ojca. Jeśli chodzi o relację ojciec-syn, to jest równoważna. Kto nie ma syna, nie ma ojca. Kto nie ma ojca, nie ma syna. Więc ojciec nie mógłby być ojcem, gdyby nie miał syna. I to widzieliśmy zresztą w belgijskim wyznaniu wiary również. Nie ma pierwszego, nie ma drugiego, nie ma trzeciego. Ojciec bez Ducha Świętego nie istniałby. Widzimy to często w Ewangeliach. No więc tutaj argument jest chybiony, bo w Ewangeliach widzimy człowieka, Chrystusa Jezusa, człowieka, Syna Człowieczego. I faktycznie Jana 8:29, a ten, który mnie posłał, jest ze mną, nie zostawił mnie samego, bo ja zawsze czynię to, co się jemu podoba, ale to są słowa wyrażone przez człowieka, Jezusa Chrystusa.
człowieka Chrystusa Jezusa. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przychodzę znów do was, gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. I to też jest wypowiedź człowieka Chrystusa Jezusa. Jako człowiek jak najbardziej był poddany, ale jako człowiek Chrystus Jezus nie jest on tutaj rozpatrywany jako hierarchia w Trójcy, tylko ewidentnie jako relacja Bóg i posłany przez Boga jako człowiek Jezus Chrystus, Chrystus Jezus. Pierwszym liście do Koryntian 15:28, a gdy już wszystko zostanie mu poddane, czyli człowiekowi, Chrystusowi Jezusowi, wtedy sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko. To widzieliśmy, Pan Jezus w 27 rozdziale Mateusza wyraźnie powiedział, że oto dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Kolejne. Uniżenie Syna nie jest czymś jednorazowym. To jest twierdzenie Pawła Bartosika. Czymś, co dokonało się raz w historii podczas wcielenia i jego ziemskiego życia. Chrystus uniżył się i służył, ponieważ robi to od wieczności względem Ojca. I tutaj to już jest całkowicie odlepione od jakichkolwiek dowodów biblijnych. Istnienie podobnego związku możemy zauważyć w Biblii pomiędzy Duchem Świętym i Synem. Duch nie posyła Syna, to Syn wraz z Ojcem posyła Ducha. Czyli widzimy, że Paweł tu popadł w herezję subornacjonalizmu albo też po prostu monarchianizmu i to jest potępione przez Słowo Boże. Zdaniem Oli Otta Stewarta na stronie 80 jego książki W Trójcy Jedyny ten błąd Pawła Bartosika ma swoje źródło w nauczaniu po pierwsze Orygenesa, czyli 255 rok naszej ery zmarł. Twierdził on, że Syn jest osobą pełną chwały i bóstwa. Nie jest jednak Bogiem dokładnie w tym samym sensie co Ojciec. Duch Święty jest Bogiem w jeszcze mniejszym stopniu. Orygenes rzucił w ten sposób myśl o istnieniu rang wewnątrz Boga, dzięki czemu Ariusz mógł łatwiej posunąć się o krok dalej. Pogląd tego rodzaju znany był później jako semiarianizm, a bronili go uporczywie na Soborze Nicejskim Eusebiusz z Cezarei i Eusebiusz z Nikomedii. Niektórzy semiarian zgadzali się z Ariuszem, że Duch Święty jest pierwszym stworzeniem Syna. Większość jednak uważała go po prostu za boską energię lub moc. Błąd Orygenesa z kolei spowodowany był prawdopodobnie nauczaniem Tertuliana, zmarł w 240 roku naszej ery. Chociaż to on jako pierwszy użył słowa Trójca, jego nauka nie w pełni pozwalała uniknąć wrażenia, że Syn jest Bogiem w mniejszym stopniu niż Ojciec. Błąd Tertuliana był niewielki w porównaniu z tym, co nastąpiło później. Ukazuje nam jednak, jak istotna jest precyzja w wypowiedziach na temat Trójcy. Błędu tego, jak i innych wspomnianych w tej części możemy uniknąć, jeśli będziemy pamiętać i podtrzymywać prawdy zawarte w Słowie Bożym. Więc tutaj widzimy wyraźnie, że ta idea rang jest niebezpieczna, to co Pawłowi się tu zdarzyło. Łamie to polecany przez niego belgijskie wyznanie wiary, jak czytaliśmy tam wyraźnie, że nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, ponieważ oni są trójjedyni w prawdzie, mocy, dobroci i miłosierdziu. I że Ojciec nigdy nie był bez swego Syna albo Ducha Świętego, a to dlatego, że wszyscy trzej są równie wieczni i tej samej istoty. Więc niestety, to jest bardzo niebezpieczne. I dalej, kiedy więc słyszymy pytanie, to Pawła Bartosika artykuł, przedstawiciele różnych antytrynitarnych grup, czy Ojciec jest większy od Syna, odpowiedź brzmi tak, ale jedynie w swoim urzędzie, a nie w swojej istocie. Ojciec jest głową Syna. Nieprawda, tego nie ma w Słowie Bożym, on tutaj błędnie przytacza. Mąż jest głową żony, prezydent, król jest głową obywateli,
nie jest to pozycja bycia bardziej człowiekiem lub lepszym człowiekiem. Żona jest w równym stopniu człowiekiem co mąż, jednocześnie piastuje inny urząd, ma inną funkcję aniżeli mąż. I tutaj on się powołuje na 1 Koryntian, 11 rozdział. Nie jest tu napisane w pierwszym liście do Koryntian 11, że głową jest ojciec, tylko Bóg. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus, a głową żony mąż, a głową Chrystusa Bóg, a nie głową syna ojciec. Paweł Bartosik popełnia tu bardzo poważny błąd. Taki błąd właśnie typowy dla semi-arian, którzy uważają, że słowo Bóg jest synonimem słowa ojciec, co całkowicie jest błędne i pomniejsza boskość syna. Paweł miesza tu kolejne fakty. To prawda jest, że ojciec posyła syna, ale syn nie posyła ojca. Ale tak jak czytaliśmy w Izajasza, ojciec posyła syna na inicjatywę syna. I ojciec i syn posyłają ducha, ale duch nie posyła ojca i syna. Okej, ale to nie jest hierarchia osób Trójcy Świętej, tylko ich zadaniowość. I to jest całkowicie co innego. I dalej. Nie oznacza to, że syn ma mniejszą moc i że nie podziela w pełni wszechwiedzy pełnej, w pełni boskiej natury ojca. Oczywiście syn i Duch Święty posiadają wszystkie atrybuty Boga. Tu jest kolejny argument, że ojciec posyła syna, ale syn nie posyła ojca. I tutaj mój komentarz do tego stwierdzenia to fakt. Ojciec posyła syna, ale syn nie posyła ojca. Natomiast z Izajasza 6 jednoznacznie widzimy, że jest tam odpowiedź Pana Jezusa, odpowiedź syna. Oto jestem, poślij mnie. Oto jestem, poślij mnie. Izajasz 6, 8. Potem usłyszałem głos Pana, który rzekł, kogo poślę i kto nam pójdzie. Wtedy odpowiedziałem, oto jestem, poślij mnie. I to jednoznaczne jest z tym, że ojciec miłuje syna i wszystko oddał w jego ręce. Także tą misję ratowania ludzi. Bóg ojciec sam chciałby być tym, który stał się aktywny w ratowaniu ludzi, ale na żądanie syna, oto jestem, poślij mnie, dopuścił syna. Więc to, że syn się wcielił, jest samodzielną, samoistną decyzją syna. I mamy to potwierdzone w Jana 5:20. Ojciec bowiem miłuje syna i ukazuje mu wszystko, co sam czyni, i ukaże mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Także Jana 10:17. Dlatego ojciec miłuje mnie, iż ja kładę życie swoje, aby je znowu wziąć. I najistotniejsze do komentarza do Izajasza 6, gdzie widać właśnie uczucia ojca, sam ojciec miłuje was. I tutaj wyraźnie widać, że życzeniem ojca było, aby ktoś poszedł i ratował, ale to życzenie wyrażone w Izajasza 6 przez Pana, czyli nie jest powiedziane czy przez Ojca, czy przez Syna, czy przez Ducha Świętego, zostało odpowiedziane przez Syna. Czyli jednoznacznie jest powiedziane, że Bóg, Pan Jahwech, tam jest Izajasza 6, Jahwech, powiedział, kto nam pójdzie. Kto nam pójdzie, oto jestem, poślij mnie, odpowiedział syn. Rozkazanie, poślij mnie, wskazuje na to, że to nie jest kwestia posłuszeństwa, bo posłuszeństwo dopiero Hebrajczyków ujawnia, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał.
A więc wcześniej posłuszeństwa Pan Jezus nie umiał. Wcześniej Syn nie umiał, dlatego że Bóg nie umie posłuszeństwa. Dopiero przy wcieleniu się nauczył posłuszeństwa. Stąd te myśli, które tutaj przedstawia Paweł Bartosik, są całkowicie błędne, zarówno w stosunku do tych kred, między innymi belgijskiego, jak i, no, co ważniejsze, w stosunku do Pisma Świętego. Nie można wyciągać z faktu, że Ojciec posłał Syna, pomysłu, że jest jakaś hierarchia. To o niczym nie świadczy. Natomiast Paweł dalej ciągnie, ta hierarchia osób Trójcy Świętej jest ich wiecznym związkiem. Nieprawda. Nie oznacza to, że Syn ma mniejszą moc. No nie oznacza, dobrze, że nie idziesz tak daleko. I że nie podziela w pełni wszechwiedzy, w pełni boskiej natury Ojca, w pełni boskiej natury Boga, nie Ojca. Ale dobrze. Oczywiście Syn i Duch Święty posiadają wszystkie atrybuty Boga. No jest jeden Bóg, a ty tutaj mieszasz, człowieku. Odwieczne osoby Trójcy są równe w swojej istocie i chwale. Okej. Ale mają różne osobowości, miejsce w hierarchii. Różne osobowości, okej. Ale miejsce w hierarchii to już jest kompletna, niepotwierdzona słowami Pisma, ani słowami kreda belgijskiego myśl. Więc lepiej ją porzuć, bo jest nieortodoksyjna, jest, można by powiedzieć, heretycka wręcz. Bo jest wyraźnie powiedziane, że kiedy odda władzę Ojcu, jest powiedziane, że będzie poddany temu. 1 Koryntian 15:28, a ty chciałbyś go szybciej poddać, co jest całkowitym błędem. Także się Syn nauczył posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Hebrajczyków 5:8. I chociaż był synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał. Jednoznacznie widać, że nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpiał, a więc wcześniej tego posłuszeństwa nie umiał, nie miał go. No bo Bóg nie ma posłuszeństwa. I Syn nie znał posłuszeństwa wobec Ojca. Jest to dobrowolny, odwieczny związek między Ojcem a Synem i Syn to nie jest dziecko Boga, Syn to jest, tak jak zawsze, równy Ojcu. I to jest po prostu zawsze fakt. Jeśli jest równy, to nie ma subordynacjonizmu między nimi. No i Paweł tutaj kończy. Odwieczne osoby Trójcy są równe w swojej istocie i chwale, ale mają różne osobowości i miejsce w hierarchii, co jest fałszem. Tutaj to słowo miejsce w hierarchii. Dlatego Biblia, wymieniając trzy osoby boskie, robi to w nieprzypadkowej kolejności: Ojciec, Syn i Duch Święty. Czyli co, nie ma nigdzie w Biblii, żeby Syn był przed Ojcem. No dobrze, zerknijmy. Na przykład tutaj sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, Ojciec nasz. Widzimy, że najpierw jest Jezus Chrystus, sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg, a drugi jest Ojciec nasz. Więc ten argument, no, nie jest prawdziwy o tej kolejności. I zresztą jest on w jawnej sprzeczności z belgijskim wyznaniem wiary, z artykułem 8. Tutaj Ojciec nigdy nie był bez swego Syna albo Ducha Świętego, a to dlatego, że wszyscy trzej są równie wieczni i tej samej istoty. Nie ma ani pierwszego, ani ostatniego, ponieważ oni są trójjedyni w prawdzie, mocy, dobroci i miłosierdziu. Czyli ten błąd, który tutaj Bartosik próbuje nam zaszczepić, można by nazwać semitertulianizmem. Semitertulianizm. Nie wiem, czy jest to już semiarianizm, ale semitertulianizm na pewno. Jest to bardzo zwyczajnie nieprawdziwy pogląd, dlatego wygląda to niezbyt dobrze, jeżeli ktoś, kto chce zwalczać herezję u innych, sam
swoje własne próbuje przedstawić. Przechodząc dalej, tutaj mamy artykuł dotyczący antytrinitaryzmu Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, pochodzący z ich własnej strony adwentystycznej. I oni też niby są trinitarzami, tak jak ci, którzy zostali wypunktowani przez Pawła Bartosika, bo tamci też wymieniają Trójcę w swoich wyznaniach. Zdaniem Pawła Bartosika nie są chrześcijanami, że przemilczenie pewnych punktów doktrynalnych czyni z nich faktycznych antytrinitarzy, choć deklaratywnie są trinitarzami. Tutaj tak samo mamy adwentystów Dnia Siódmego. Niektórzy sądzą, jakoby nauka o Trójcy miała rodowód rzymskokatolicki. Tak piszą adwentyści na swojej stronie, adwentyściwaw.pl. I tutaj jest to wyraźnie widoczne. Niektórzy sądzą, jakoby nauka o Trójcy miała rodowód rzymskokatolicki, dlatego musi być błędna. Wielu nie zdaje sobie sprawy, że ujęcie Trójcy w Kościele powszechnym różni się od adwentystycznego, tutaj w tym artykule nazywanego biblijnym. Katolicy na przykład wierzą pod wpływem greckiej filozofii w wieczne zrodzenie Syna oraz niewzruszoność Boga. Czyli widzimy wyraźnie, adwentyści tutaj podważają wieczne zrodzenie Syna i podważają niewzruszoność Boga. Zatem widzimy, że adwentyści też nie spełniają tego kryterium zaproponowanego przez Pawła Bartosika w tym jego artykule. A więc mamy tutaj zarzut Pawła Bartosika w stosunku do Kościoła Bożego z Torunia, zarzut Pawła Bartosika o faktyczny antytrinitaryzm Kościoła Baptystycznego Biblijnego w Aninie i mocną tutaj dygresję w kierunku Pawła Chojeckiego, którego Paweł Bartosik tutaj pomawia o to, że jest niechrześcijaninem. Czy słusznie pomawia, czy nie, to myślę, że jeszcze warto uzupełnić jednym materiałem. Czyli tutaj znowu mamy artykuł Pawła Bartosika, tym razem otwarcie na temat Pawła Chojeckiego, gdzie wyjaśnia on, dlaczego Paweł Chojecki zdaniem Pawła Bartosika nie jest chrześcijaninem. Pastor Paweł Chojecki oraz jego Kościół Nowego Przymierza w Lublinie przez wielu jest uważany za część nurtu kościołów protestanckich. I tutaj już odwołuje się do artykułu, który pisał wcześniej. Jednakże w tamtym materiale nie zauważyłem nic na temat Trójcy, więc go pominę, ani na temat osoby Chrystusa. I tutaj to, co dotyczy zarzutu Pawła Bartosika, więc po pierwsze Trójca Święta na stronie Kościoła Nowego Przymierza, to już widzieliśmy w poprzednim artykule Pawła Bartosika. Przez długi czas widniało doktrynalne przekonanie, że Bóg objawił się w trzech osobach jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Podkreślenie moje, wydźwięk sugerował wiarę w istnienie więcej osób boskich niż trzy. Co prawda się objawiły, ale może jest ich więcej. No, to jest taki zarzut Pawła Bartosika. Teraz podobno to już lepiej brzmi. Po drugie, i tutaj jest to, na co myślę zwrócimy uwagę. W kilku nagraniach dostępnych w internecie wyraża przekonanie, które zaprzecza prawdziwemu, pełnemu człowieczeństwu Jezusa Chrystusa. Na przykład w nagraniu z 3 lutego 2019 Jezus odarł się z majestatu i przyszedł z zewnątrz, podobny do człowieka, owszem, upodobnił się w zewnętrznym wizerunku do człowieka, przyszedł na ziemię w postaci człowieka, ale nie jest człowiekiem, tak twierdzi Paweł Bartosik, że zostało powiedziane i podał źródło, które za chwilę zobaczymy.
Więc tutaj mamy to nagranie, gdzie mamy Pawła Chojeckiego. Owszem, Jezus odarł się z majestatu. To stare kolędy nawet bardzo ładnie to pokazują. Śpiewaliśmy stare kolędy, to one były do przodu. One właśnie to pokazywały, że Jezus odarł się z majestatu i przyszedł z zewnątrz podobny do człowieka. On nie jest taki jak my. My jesteśmy stworzeniem. My pojawiliśmy w pewnym się momencie historii. A On jest stwórcą. On jest od zawsze i na zawsze. On się nie zmienia. Jest, był i będzie. Taki sam. Zobaczcie, jak ja mówię, jaka herezja. Owszem, upodobnił się w zewnętrznym tym wizerunku do człowieka. Przyszedł na ziemię w postaci człowieka. Ale nie jest człowiekiem. Przecież. Dalej, upodobnił. Więc Paweł Bartosik tutaj odnośnie tego nagrania Pawłowi Chojeckiemu wytyka: Jezus odarł się z majestatu i przyszedł z zewnątrz podobny do człowieka. Owszem, upodobnił się w zewnętrznym wizerunku do człowieka. Przyszedł na ziemię w postaci człowieka, ale nie jest człowiekiem. I tutaj komentarz Pawła Bartosika: to jawne zaprzeczenie nauce Pisma Świętego na temat Pana Jezusa. Biblia nie mówi o tym, że Pan Jezus przyszedł w formie człowieka, w opakowaniu człowieka, że był jakby człowiekiem. On stał się w pełni człowiekiem. 1 Tymoteusza 2,5. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. Marka 2,10. Lecz abyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma moc odpuszczać grzechy, na ziemi rzekł paralitykowi. Jana 3,13. A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który zstąpił z nieba, Syn Człowieczy. I dalej Hebrajczyków 2,17. Dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci, aby mógł zostać miłosiernym i wiernym arcykapłanem przed Bogiem dla przebłagania go za grzechy ludu. Więc jak widać, tutaj Paweł Bartosik przytacza odpowiednie dowody, które faktycznie pokazują, że Jezus Chrystus jest człowiekiem, i ta wypowiedź zacytowana przez Pawła Bartosika, przypisywana Pawłowi Chojeckiemu, jeżeli to jest faktycznie nauczanie Pawła Chojeckiego, fatalnie świadczy o tym, czego naucza Paweł Chojecki. Nie wiem, czy to jest całe nauczanie Pawła Chojeckiego w tym zakresie, czy też on kogoś przedrzeźniał, czy kogoś cytował, bo tego nie będę sprawdzał i nie będę wnikał. Natomiast bardziej chodzi o temat. Temat jest taki, że człowiek, Chrystus Jezus, jest człowiekiem prawdziwym w 100%. No i tutaj, zaprzeczając pełnemu człowieczeństwu Jezusa, Paweł Bartosik stawia poza społecznością ludu Bożego tych, którzy zaprzeczają pełnemu człowieczeństwu Jezusa. Faktycznie Pismo Święte stawia poza chrześcijaństwem tego typu nosicieli, tego typu poglądów. No i tu jest komentarz na temat Pawła Chojeckiego w wykonaniu Pawła Bartosika. Powyższe przekonania Pawła Chojeckiego nie dziwią, biorąc pod uwagę jego niebiblijną metodę budowania doktryn itd., itd. Więc generalnie jest to mocno oceniający artykuł Pawła Bartosika. Jednakże, jak sami widzieliśmy, to nie są tylko problemy, które on przypisuje Chojeckiemu. Także problemy takie noszą adwentyści Dnia Siódmego. Przypisuje on podobne problemy kościołowi baptystycznemu z Anina. Przypisuje on podobne problemy kościołowi Bożemu z Torunia, czyli tym, którzy są wydawcami książek wydawanych przez Wrota Nadziei, między innymi UBG, Uspółcześniona Biblia Gdańska. No ale też widzieliśmy, że niestety ten drugi artykuł Pawła Bartosika sam stoi w sprzeczności
z Pismem Świętym, choćby z Jakuba, drugi rozdział. Otwórzmy Jakuba, rozdział drugi. Bracia moi, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Bo gdyby na wasze zgromadzenie przyszedł człowiek ze złotymi pierścieniami na palcach i we wspaniałej szacie, a przyszedłby też ubogi w nędznej szacie, a wy zwróciliście oczy na tego, który nosi wspaniałą szatę i powiedzielibyście, ty usiądź tu wygodnie, a ubogiemu powiedzielibyście, ty stań sobie tam lub usiądź u podnóżka mego, to czyż nie uczyniliście różnicy między sobą i nie staliście się sędziami, którzy fałszywie rozumują? No więc dalej widzimy. Posłuchajcie, bracia moi, umiłowani, czyż to nie Bóg wybrał ubogich w oczach świata, aby byli bogatymi w wierze i dziedzicami królestwa obiecanego tym, którzy go miłują? Wy zaś zgardziliście ubogim. No więc widzimy jednoznacznie, że tutaj Jakub piętnuje to, że syna, który przyjął wcielenie i stał się dla nas ubogi, opuszczając swoje bogactwa, bo będąc bogatym, stał się dla nas ubogim Pan Jezus. I Jakub piętnuje to, żeby wyżej stawiać ojca, który jest zawsze tylko widoczny w majestacie, a poniżać Syna Bożego. Dlatego tu jest, nie czyńcie różnicy między osobami przy wyznawaniu wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Pana chwały. Pan Jezus jest Panem chwały. Jezus Chrystus jest Panem chwały. Wyznajemy Pana Jezusa jako Pana chwały i On nie jest niżej niż Ojciec, którego widzimy zawsze w splendorze, jako posyłającego, jako tego, który jest po prostu tutaj widziany zawsze jako bogaty. A Jezus jest widziany w ubóstwie, urodził się w stajence i tak dalej. Znamy te wszystkie fakty z Ewangelii i stąd pokusa, żeby poniżać Pana Jezusa, co zresztą widzieliśmy w artykule Pawła Bartosika, ten błąd piętnowany przez Jakuba jest podnoszony. Jeszcze możemy zerknąć w kilka miejsc, które jednoznacznie pokazuje, że taka postawa poniżania Pana Jezusa jest błędem i to dosyć mocnym, bo nie jest tak, że Syn jest niższy od Ojca. Syn tylko na chwilę przyjął postać uniżonego. I to na przykład Jana, 8 rozdział, 54 werset. Jana, 8 rozdział, 54 werset. Uprzejmie proszę. Odrzekł Jezus, jeśli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój. Widzimy? Ojciec uwielbia Syna. Czyli Ojciec traktuje Syna jako swój obiekt uwielbienia, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. Czyli jest, uwielbia, Bóg, Ojciec uwielbia Syna. Czyli wyciąganie wniosku z tego, że Jezus uwielbia Ojca, wyciąganie z tego wniosku, że Jezus jest niższy od Ojca, że Syn jest niższy od Ojca, jest błędem, skoro tutaj Ojciec uwielbia Syna. Czyli Ojciec uwielbia Syna, a więc jeden uwielbia drugiego, drugi uwielbia pierwszego, tak? Ojciec uwielbia Syna, Syn uwielbia Ojca, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Ten błąd Bartosika z drugiego tego artykułu, który analizowaliśmy, narusza to, bo jest powiedziane, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Stąd jest to semitertulianizm, a być może już semiarianizm. I kolejny punkt, Jana 17,5. Jana 17,5. A teraz ty mnie uwielbi, Ojcze. Widzimy, że tutaj Pan Jezus rozkazuje Ojcu, ty mnie uwielbi. Ktoś niższy nie jest w stanie rozkazać Ojcu, uwielbi. Więc albo jest to równość, i tak jest, jest to równość, gdzie raz jeden rozkazuje drugiemu, raz drugi rozkazuje pierwszemu, raz Ojciec posyła Syna, innym razem Syn nakazuje Ojcu, poślij mnie.
Więc odbiera w pewnym sensie możliwość ojcu ku temu, żeby ojciec, który miłuje nas, sam poszedł. Więc to są punkty, które widać przez te kolejne miejsca z Pisma Świętego. Kolejne miejsce to jest Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Hebrajczyków, pierwszy rozdział. I tutaj widzimy wyraźnie, 8 werset, że Bóg Ojciec mówi do Syna: tron Twój, o Boże, na wieki wieków. Czyli Bóg Ojciec nazywa Syna Bogiem. Berłem sprawiedliwym, berło królestwa Twego. Czyli uwielbia Syna, tak jak było powiedziane. Ojciec uwielbia Syna. Na polecenie Syna uwielbi Syna. Ojciec uwielbia Syna. I dalej widzimy 10 werset. Tyś Panie, Tyś Jahwech na początku ugruntował ziemię i niebiosa są dziełem rąk Twoich. One przeminą, ale Ty zostajesz i wszystkie jako szata zestarzeją się. To jest cytat ze Starego Testamentu, gdzie pada słowo Jahwech w tym miejscu. Tyś Panie, to jest psalm 45. Tyś Jahwech na początku ugruntował ziemię, tam pada. I dlatego tutaj mamy wolność, żeby wiedzieć, że Bóg Ojciec mówi do Boga Syna: Tyś Panie, Tyś Jahwech na początku ugruntował ziemię. Widzimy, że to jest uwielbienie. Ojciec uwielbia Syna. Nie mógłby uwielbiać kogoś niższego od siebie. Więc to nie jest tak, jak Paweł Bartosik popełnił w tym drugim artykule. Mam nadzieję, że sobie go wycofa, bo to zupełnie zaprzecza belgijskiemu wyznaniu wiary, które sam promuje. I tutaj jest to jednoznaczne. Jana 17 od 1 do 4 już analizowaliśmy, ale jeszcze zerknijmy. Jana 17 od 1 do 4. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Czyli widzimy, że najpierw Jezus, Syn, domaga się, uwielbi Syna swego i wtedy Syn uwielbi Ciebie. Czyli najpierw jeden uwielbia drugiego, Ojciec uwielbia Syna, a potem Syn uwielbia Ojca. I widzimy jednoznacznie: ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Natomiast na to zleciłeś, wiemy z Izajasza, że rozkaz, który wziął Ojciec od Syna, poślij mnie, był najpierw, tak? Więc na rozkaz Syna Ojciec zlecił Synowi. Więc widać, ewidentnie jest to pełna równość. To nie jest coś, co usprawiedliwia jakieś gdybologie odnośnie hierarchii, bo nie ma tak. Kolejne miejsce to jest Ewangelia Jana 16:13. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę, bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Czyli widzimy jednoznacznie, że tutaj Duch Święty uwielbi Pana Jezusa. Tak? Czyli widać wyraźnie, że Duch Święty będzie uwielbiał Jezusa. Będzie uwielbiał Syna Bożego. Będzie uwielbiał odwiecznego Syna. I dalej. Przejdźmy teraz do tego schematu, który Paweł Bartosik miał u siebie na tapecie. On ten schemat pokazuje nam bardzo ciekawą rzecz. Że tutaj według tego schematu mamy pewne powiązania i oczywiście tutaj powstają pytania, czy te powiązania są w ogóle gdzieś w Biblii widoczne. Widzimy, że jest Bóg. Oczywiście Bóg najbardziej znany tytuł to jest Jahwech,
Jahwech? Czyli mamy tutaj wyraźnie powiedziane, że jest Bóg, którego znamy jako Jahwech ze Starego Testamentu. I teraz mamy Ojca, mamy Syna, mamy Ducha Świętego. I na tym diagramie widać, że jest takie twierdzenie, że Syn to nie Ojciec. Syn to nie Ojciec. No więc może, skoro przed chwilą czytałem Hebrajczyków pierwszy rozdział, to widzieliśmy tam Hebrajczyków pierwszy rozdział od 8 do 10 wersetu. Widzieliśmy wyraźnie, że skoro Ojciec modli się do Syna, nazywając Syna swoim Bogiem i nazywając Syna swoim Jahwech, no to Syn na pewno jest Jahwech, czyli już mamy podkreślone, skoro Ojciec mówi, że Syn jest Jahwech, to jest Jahwech. Jeśli Ojciec mówi o Synu, że jest Bogiem, Jego Bogiem, to Jezus jest Bogiem. Więc tutaj już mamy to podkreślone. Jednoznacznie możemy jeszcze oprócz tego dopisać Izajasza 45, 18. Zerknijmy sobie, co jest w Izajasza 45, 18 napisane. Izajasza 45, 18. Bo tak mówi Jahwech, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył niebo, stworzył ziemię i uczynił ją. Utwierdził ją, a nie stworzył, aby była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Jahwech, a nie ma innego. I wiemy oczywiście, że to Jezus stworzył niebo i ziemię, a więc tutaj widać wyraźnie, że Jezus, który stworzył niebo i ziemię, jest tutaj nazywany Jahwech, Pan. On jest Bogiem. Czyli w ogóle nie ma dyskusji, żeby to miało w jakikolwiek sposób być tutaj inaczej rozumiane. Także mamy na przykład Jana 3,35 potwierdza nam, że Ojciec to nie Syn, a Syn to nie jest Ojciec. Czyli Jana 3,35. Ojciec miłuje Syna i wszystko oddał w Jego ręce. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na Nim. Czyli widzimy wyraźnie, Ojciec miłuje Syna. No, Ojciec miłuje Syna i oddał wszystko w Jego ręce. Czyli widzimy, że to są dwie odrębne osoby. Tak? Ojciec to nie jest Duch Święty. No tutaj na przykład można zaproponować jako taki argument, że nie jest, to jest Jana 14,26. Jana 14,26. Lecz Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Czyli widzimy kolejność. Duch Święty jest pierwszy, Ojciec jest drugi i moim, mówi to Pan Jezus, czyli o sobie jest trzecim. Czyli argument, że Trójca jest zawsze wymieniana w kolejności Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, który Bartosik podniósł, Paweł w drugim artykule swoim tutaj, jest nieprawidłowy. Kolejny fragment Pisma, który to nam pokazuje. No więc widzimy, że tutaj Duch Święty będzie posłany przez Ojca. A więc nie jest tym samym. No skoro Ojciec posyła Ducha Świętego, no to Duch Święty to nie Ojciec. Kolejne miejsce.
To jest miejsce, które mogłoby nam pokazać, że Syn to nie jest Duch Święty. Na przykład Mateusza. Mateusza 12:32. 12:32. I tutaj widzimy w Mateusza 12:32. Mateusza. A jeśli by ktoś rzekł słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie mu odpuszczone. Ale temu, kto by mówił przeciwko Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone ani w tym wieku, ani w przyszłym. Czyli widać, że jeżeli mówienie przeciwko Synowi Człowieczemu uchodzić może płazem w niektórych warunkach, o tyle mówienie przeciwko Duchowi Świętemu nie uchodzi płazem. To są dwie osoby, tak? Duch Święty to nie jest Jezus. Duch Święty to nie Syn. Łukasza 12:10, kolejne miejsce. Czyli widzimy tutaj wyraźnie Łukasza 12:10. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Każdemu, kto powie słowo przeciwko Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone. Ciekawe. Lecz kto by bluźnił przeciwko Duchowi Świętemu, temu nie będzie odpuszczone. Czyli bluźnienie przeciwko Duchowi Świętemu nie pociąga za sobą żadnej możliwości odpuszczenia, a przeciwko Synowi Człowieczemu dopuszcza. Czyli widać, że Syn Człowieczy, Pan Jezus Chrystus, Syn Boży, jest kimś innym, jest inną osobą bóstwa niż Duch Święty. Duch Święty to nie Syn. Czyli tutaj jednoznacznie to widzimy. Jeszcze nam została strzałka, że Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jest Bogiem. Czyli tutaj na przykład Hebrajczyków 3:7. Hebrajczyków 3:7. Hebrajczyków 3:7. Dlatego tak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu w dniu kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi i wystawiali na próbę, chociaż oglądali dzieła moje przez 40 lat. Widzimy, że tutaj Duch Święty mówi, jest więc osobą, bo tylko osoby mogą mówić. I On mówi konkretne słowa. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie. Ale te słowa skądś znamy, skądś one pochodzą. One pochodzą z Psalmu 95 między innymi. Psalm 95. I ten Psalm 95 werset 7. On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzodą ręki Jego, obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego, jak Meriba w dniu pobytu Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi, doświadczali mnie. Widzimy, że to są dokładnie te same słowa. Czyli Duch Święty jest Bogiem naszym. Jest Jahwech. Bo tutaj psalm mówi wyraźnie, że klęknijmy przed Jahwech, który nas uczynił. Jest to Jahwech. Duch Święty jest Jahwech. Zostaje jeszcze jeden tutaj z tego diagramu element, czyli Jana 8:54, że Bóg że Ojciec jest Bogiem. Jana 8:54. Tak naprawdę najtrudniej jest udowodnić
że Ojciec jest Bogiem. Oczywiście znajdujemy dowody na to, bo na przykład Ojciec wprowadza Syna na świat, czyli stąd widzimy, że wprowadzić Boga, Syna na świat może tylko Bóg Ojciec. Co widzimy w Jana 8:54? Odrzekł Jezus, jeżeli ja siebie chwalę, chwała moja niczym jest. Mnie uwielbia Ojciec mój, o którym mówicie, że jest Bogiem waszym. Czyli Ojciec jest Bogiem. Tak widzimy, udowodniliśmy to, że Ojciec jest Bogiem. Czyli ten diagram, który tutaj widzieliśmy w tym artykule, jeszcze możemy ewentualnie Jana 5:19. Jana 5:19. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im: zaprawdę, zaprawdę, opowiadam wam, nie może Syn sam od siebie nic czynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Widzimy tutaj, że Ojciec to nie Syn, tak? Że jeden drugiemu coś widać, pokazuje, ten Syn widzi, co Ojciec czyni, czyli to są dwie odrębne osoby. No i tutaj ten diagram jest jak najbardziej prawdziwy. A to, że to są odrębne osoby, to nam jeszcze pokazuje coś takiego, co możemy widzieć na przykład w pierwszej księdze Samuela 2:3. Pierwsza Samuela 2:3. Tutaj jest modlitwa Anny. Nie mówcie ustawicznie wyniośle, niech nie wychodzi zuchwalstwo z ust waszych, gdyż Jahwech jest Bogiem, który wszystko wie. Czyli widzimy wyraźnie, Jahwech wszystko wie. Jahwech wszystko wie. No dobrze, i teraz, skoro Jahwech wszystko wie, to warto też pamiętać, że to, że Jahwech wszystko wie, nie znaczy, że każda z osób bóstwa tak w pełni jest opisana. Tak? Czyli objawienie 19:12. Objawienie 19:12. Widzimy tutaj Syna Bożego, oczy zaś Jego jak płomień ognia, a na głowie Jego liczne diademy, imię swoje miał wypisane, lecz nie znał Go nikt, tylko On sam. Czyli widzimy, że tutaj jest imię, które Jezus ma wypisane, tylko On sam zna to imię. Nikt inny Go nie zna. Tylko Jezus, tylko Syn Boży. Więc to jednoznacznie pokazuje, że Jezus wie coś, czego nie wiedzą inni. 1 Koryntian 2:11 z kolei. Mówi, że są rzeczy, które wie Duch Święty. 1 Koryntian, a nie wie o nich nikt inny. Bo któż z ludzi wie, kim jest człowiek, prócz ducha ludzkiego, który w nim jest?
Tak samo kim jest Bóg, nikt nie poznał, tylko Duch Boży. Czyli widzimy, że Duch Boży wie coś, kim jest Bóg. Jezus tylko wie, kim jest Ojciec. Natomiast kim jest Bóg, wie tylko Duch Boży. Mateusza 11:27. Wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec i nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. Czyli widzimy, że są rzeczy, które zna tylko Ojciec i są rzeczy, które zna tylko Syn. Czyli widać, że ten przepływ informacji wystarczy, że jedna z osób Jahwech to wie i już prawdą jest, że Jahwech jest Bogiem, który wszystko wie. Jak mówi 1 Samuela 2:3. Natomiast widać, że są rzeczy, które wie tylko Syn, są rzeczy, które wie tylko Ojciec. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn. Więc tutaj jednoznacznie widać, to są dosyć mocne stwierdzenia. Oczywiście są też fragmenty, które mówią, że o tym dniu nie wie nikt, tylko Ojciec, nie wie Syn ani aniołowie. Tak, no to jest dokładnie ta sama kwestia, że wystarczy, że Ojciec wie i Jahwech wie. Nie musi wiedzieć Jahwech Syn, nie musi wiedzieć Jahwech Duch. Tak samo tutaj, kim jest Ojciec, wie tylko Syn. To są relacje, które warto mieć na uwadze. Oczywiście jest powiedziane, że człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, a to oznacza dla nas pewne praktyczne implikacje. Już widzieliśmy przed chwilą, że co jest człowieku, wie tylko duch ludzki. A więc warto wziąć to pod uwagę, że tak jak ten diagram jest prawdziwy w przypadku tego, co Biblia mówi o Bogu, to możemy też sobie taki diagram wyobrazić. Bo skoro człowiek jest tak jak rękawiczka dla ręki, stworzony na obraz Boży, tak, bo rękawiczka jest na obraz ręki zrobiona. Nie pasowałaby na rękę, gdyby nie była zrobiona na obraz i podobieństwo ręki. Tak samo człowiek jest zrobiony na obraz i podobieństwo Boże. Można takich analogii szukać więcej, ale już samo to z rękawiczką daje nam wyobrażenie. Rękawiczka w niczym z wyglądu nie jest podobna do ręki, prawda? To jest gumowe, albo skórzane, albo szmaciane, ale jest na obraz i podobieństwo ręki, dlatego że ręka nie pasowałaby, gdyby rękawiczka nie została zrobiona na obraz i podobieństwo ręki. I człowiek też jest zrobiony na obraz i podobieństwo Boga. I tutaj, czy prawdą jest taki diagram, jak tu jest narysowany? Duch, dusza, ciało. No więc na pewno trzeba zacząć od 1 Tesaloniczan. Pierwszy Tesaloniczan 5:23. Pierwszy Tesaloniczan 5:23 jest znanym fragmentem pod tym względem, że wymienia jako odrębne ducha, duszę i ciało. Czyli nie można powiedzieć, że człowiek ma ducha, który jest czasami nazywany duszą, bo nawet jeśli są pojedyncze takie miejsca, gdzie dusza jest czasem tłumaczona jako duch, a duch jako dusza, to jednak to miejsce z 5:23, 1 Tesaloniczan, a sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Czyli widzimy wyraźnie, że duch, dusza i ciało, duch, dusza i ciało są odrębnościami.
czyli duch, dusza i ciało. Duch, dusza i ciało. I teraz kolejny punkt, na przykład duch to nie ciało, tak? Czyli duch to nie ciało, niby oczywista sprawa, ale już widzimy, że 1 Tesaloniczan 5,23 pokazuje, że duch to nie ciało. Tak? Dusza to nie duch i ciało to nie dusza. I jedną z rzeczy, którą tutaj na przykład widzieliśmy, to, że duch coś wie, czego nie wie ciało i nie wie dusza. Czyli 1 Koryntian 2,11 czytaliśmy, że to, co jest człowieku, wie tylko duch ludzki, który w nim jest. Z kolei, że duch to nie dusza, duch to nie dusza, widzimy na przykład Hebrajczyków 4,12. Hebrajczyków 4,12. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku. No wiemy, że staw i szpik to nie jest to samo, prawda? Więc tutaj tak samo widzimy, że dusza i duch tak samo się różnią mocno jak stawy i szpik. Kolejne miejsce, które mogłoby nam pokazać, że ciało to nie dusza. Ciało to nie dusza. No to już ten 1 Tesaloniczan 5,23, ale na przykład Mateusza 10,28. I tutaj widzimy, że śmierć ciała nie narusza życia duszy. Mateusza 10,28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć w piekle. Czyli widzimy, że w piekle będzie się znajdować dusza i ciało. Tak? Czyli po śmierci w jakiś sposób ten człowiek będzie miał duszę i ciało i będzie tam niszczone to, aż będzie zniszczone. Czyli widać, że duszy zabić się nie da i w piekle też się jej nie da zabić. Tu jest powiedziane zniszczyć, bo się nie da zabić. Dusza jest niezabijalna. Dusza jest nieśmiertelna. Jednoznacznie z tego fragmentu to widzimy. I kolejne miejsce, które pokazuje, że duch to nie ciało, to na przykład Jakub 2,26. Jakub 2,26. Jakub 2,26. Już dzisiaj czytaliśmy z Jakuba 2. Tylko z początku rozdziału, teraz z końcówki. 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli widzimy, że ciało i duch to jest to, co nie jest tym samym. Tak? Ciało jest czymś innym niż duch. Dobrze. Kolejna część tego diagramu, że człowiek jest duchem. Że są okoliczności, kiedy człowiek jest duchem. Człowiek jest duchem. Jana 3,6. Jana 3 rozdział, 6 werset. I ten Jana 3,6 od razu pokazuje też, że człowiek jest ciałem. Co się narodziło z ciała? Ciałem jest. Czyli człowiek jest ciałem. A co się narodziło z ducha? Jest duchem. Czyli mamy
wyraźnie, że człowiek jest ciałem. Jana 3:6. Czy człowiek jest duszą? Więc tutaj na przykład objawienie 6 rozdział albo Łukasza 16. Objawienie 6 rozdział. Albo pchnął Bóg w ciało ducha ludzkiego i stał się człowiek duszą żyjącą, istotą żyjącą. No ale dobrze, objawienie 6 rozdział, co tam jest napisane? Na przykład 9 werset. A gdy zdjął 5 pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołały donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług braci ich, którzy mieli podobnie jak oni ponieść śmierć. Widzimy tu jednoznacznie, że potwierdza nam to, że człowiek jest duszą. A więc ten diagram, że człowiek jest stworzony na podobieństwo Boże, jednoznacznie nam został potwierdzony słowami ze Słowa Bożego. No myślę, że najistotniejsze kwestie już sobie dzisiaj omówiliśmy. Dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam do czytania Słowa Bożego, Biblii. Jeżeli macie życzenie otrzymać Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, możecie do mnie napisać. Czytaj Biblię, skrytka 31 63 500 Ostrzeszów. Można też wysłać SMS-a. SMS jest na przykład pod telefon 739 089 088. Ewentualnie możemy skomunikować się przez e-maila czytaj.biblię, tak zwana małpa. onet.pl. Zachęcam też do zadawania pytań. Wtedy tego typu filmiki jak ten tutaj będą mogły się ukazywać. Przy okazji oczywiście przypomnę, że mamy takie kalendarzyki. Mogą Państwo bezpłatnie się w nie zaopatrzyć też pod tym adresem. Na przykład 50 sztuk takich lub 100 sztuk takich mogę wysłać na adres. I takie kalendarze po jednym wersecie na jeden miesiąc. I na przykład 10 sztuk tego typu kalendarzy lub 20, wielokrotność 10. Jeśli chcesz bezpłatnie rozdać znajomym, przyjaciołom, sąsiadom, przypadkowym osobom, to zachęcam do tego, żebyście się w nie zaopatrzyli. A co do Nowego Testamentu, to polecam Nowy Testament, który możecie u mnie nabyć bezpłatnie. Czyli wystarczy napisać albo taki, albo innego przekładu. Też zachęcam do tego, żebyście sięgnęli do tej pozycji. Ona jest bardzo mocno przydatna, przegląd robi różnych zagadnień związanych z doktryną o Bogu, tak jak Biblia uczy. Jest bardzo przejrzyście napisana praca. Warto poświęcić chwilę czasu. Bezpłatnie taką książeczkę mogę komuś wysłać, jak będzie miał takie życzenie. Też napiszcie w SMS-ie. Proszę mi wysłać książkę w Trójcy Jedyny. Mam parę egzemplarzy.
do bezpłatnego rozdania. Z kolei temat dzisiejszy na temat tego, kim jest Syn Boży, zachęcam do przeczytania takiej książeczki. U mnie ona jest nagrana głosem dziecięcym, trochę sepleniącym. Moralna chwała Pana Jezusa Chrystusa. Nagrał to mój syn. Możecie sobie razem z tą książeczką, jeżeli ktoś ma życzenie, taką książeczkę bezpłatnie w wersji PDF-a też można ode mnie dostać link, to też SMS-em napiszcie, jeśli będziecie mieli takie życzenie. No to serdecznie pozdrawiam, z Bogiem.